Akademii Zapewnienia Edukacji Narodowej, grono pedagogiczne, pracowników, rodziców i walczący uczniowie. Oddajemy głos na początek w klasie pierwszej gimnazjum, która nas dzisiaj jeszcze zaskoczy częścią artystyczną. Dziękuję. Co dla siebie znaczy być? Być to współodczuwać i współistnieć ze wszystkim w taki sposób, żeby niczego nie niszczyć. To jest właśnie otwarcie serca, które sprawia, że zaczynamy myśleć o innych, o całym świecie. Stajemy się otwarci na nieskończony wszechświat. Rodzi się w nas odpowiedzialność nie tylko za siebie, nie tylko za swoich, ale za wszystkich i wszystko. To jest właśnie otwarcie serca, które sprawia, że zaczynamy myśleć o innych. Bycie to także te chwile, w których gotowi jesteśmy poświęcić wszystko, co posiadamy. Nawet własne życie. Imię jakiejś pozamaterialnej i nieegoistycznej wartości. W takich sytuacjach zastanawiamy się nad tym, że coś tracimy. Bo chcemy być, a nie mieć. Robimy to, co jest w danym momencie najlepsze do zrobienia. Po to, aby być, poświęcamy mieć. Niech o tym śpiewa i tańczy, jakby stracił rozum.
Weselam się pod wątłą brzozą, które wciąż wspiera się na płacz. Uczę milczenia we wszystkich językach, metodą wpadrywania się w wieziste niebo, brzuchy syna trukusa, skok pasikonika, paznokcie noworodka, prawdą płotek śniegu. Przywracam do miłości. Uwaga, okazja. W zeszłorocznej trawie leżycie aż po słońcu, aż pogadła ten zeszłoroczny godzilej waszych włosów. Oferty pod sen. Jesteśmy bardzo uprzejmi dla siebie. Widzimy, że miło spotkał się poraka. Nasze tygrysy piją mleko, nasze jastrzębie chodzą kieszą, nasze rekiny pomią w wodzie, nasze dzidki ziewają sobie twardą klatką. Nasze żmiły otrząsnęły się już z błyskami, małpy znaczne, prawie spiły. Nasze niedopędzie, czy dawno poleciały już naszym wodzie. Nasze nie jest głową zdaniem, bez ratunku zamknięcia. Nasze ludzie nie umieją mówić ze sobą. Otwieramy się na drugiego człowieka, on zaczyna otwierać się na nas. Dzieje się tak, że miłość budzi miłość, miłość tworzy miłość i rodzi się wspaniały związek, trwający latami. Miłość to znaczy popatrzeć na siebie, tak jak się patrzy na obce nam rzeczy, bo jesteś tylko jedną z rzeczy wielu. A kto tak patrzy, choć sam o tym nie wie, ze zmartwień różnych swoje serce leczy. Tak mu i drzewo mówią, przyjacielu, wtedy i siebie, i rzeczy chcę użyć, żeby stanęły w wypełnieniu mnie. To nic, że czasem nie wie, czemu służyć. Nie ten najlepiej służy, kto rozumie. Jakże ja cię będę uczyła tej mądrości? Myśmy ludzie cisi, myśmy ludzie prości. Myśmy ludzie prości, ludzie nie uczeni. Słowem ogniem wszędzie, słowem ogniem wszędzie. Zwrotem słów chwytamy tajnym w świętym rybie, u nas kwiatu słońce, słońce kwiat na niebie. W tej naszej rozmowie, w tym przedziwnym dziwie, świat się tak nazywa, jakim jest prawdziwie. Bez książki i bez nauk, lecz w zadumienie mej, my jedyni jeszcze coś niecoś tu wiemy. O tych chwilach nocnych, co bez kresy biega, gdy widzimy cienie, nie wiadomo czego. Zawsześmy na ziemi jednakowo młodzi. U nas po ogrodzie jasnym zwiastów wchodzi. I do samej śmierci oddaję w pokorze Bogu co cesarskim i Bogu co Boże. Nauczyli mnie mnóstwo samości, logarytmów, wzorów i formułek, stworzę ciepło, który kąciku kuśkomarek. Nauczyli mnie nieskończoności. Rozprawiali o cudach przyrody. Oglądałam różne tajemnice. W jednym szkiełku życie w kropli wody, w innym zaś kanały na księżycu. Wiem o górze napełnionej lodem, o bursztynie, gdy się go wyciera. Wiem, że ciało podłożone wodą traci tyle, ile etc. A wiem jeszcze, że na drugiej półkuli słońce świeci, gdy u nas jest ciemno. Różne rzeczy do głowy mi wkuli, tumanili nauką daremną. I do dziś mam taką szkolną trwogę. Bóg mnie wybrał, a stanę mi słowa. Panie Boże, odpowiadać nie mogę. Ja wymawiam się, nie boli głowa. Trudna lekcja, nie mogą od razu. Lecz nauczę się po pewnym czasie. Proszę, zostaw mnie na drugie życie, jak na drugi rok w tej samej klasie.